A teraz zademonstruję ćwiczenie, bardzo trudne, ale skuteczne do wzmocnienia dolnej fazy martwego ciała. Chodzi o zabranie sztangi z pomostu. Tu jest nieraz kłopot, więc tutaj w tym ćwiczeniu robimy w ten sposób, że stoimy na podstawce 14 cm, trzymamy sobie uchwytem dowolnym, chodzi o to tylko, żeby to podnieść. Nie dochodzimy do 100% w jednym powtórzeniu, ale wykonujemy właśnie 3 powtórzenia, bo to jest trudne ćwiczenie i troszkę niebezpieczne. Jest po prostu bardzo nisko sztanga i jest trudno oderwać właśnie tą sztangę z pomocą. Ale skutecznie i wzmacnia właśnie dolną fazę martwego ciała. I sztangę staramy się prowadzić cały czas po nodze. Grzbiet trzymamy w miarę wyprostowany. Bardzo ważne, żeby nie złapać właśnie kontuzji. Broda uniesiona i wykonujemy 3 powtórzenia. Nie wchodzimy na 100% w jednym powtórzeniu. A teraz wytłumaczę, na czym polega pozycja wysoka i pozycja niska. Chodzi o to, że biodra przy pozycji niskiej są ustawione nisko. W ten sposób. Zaczynamy ruch nogami. Przy pozycji wysokiej biodra są wysoko i zaczynamy ruch grzbietem. I teraz zależy, co kto chce poprawić. Jeżeli zabranie ma słabe nogi, niską pozycję. Jeżeli ma słabe końcówkę ciągu, robi pozycję wysoką.